Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z holem, ale po pierwsze nie jestem sama, jest tutaj lew, który się ukrywa z boku. Przychodzimy do Was z holem z Zalando, mamy takie dwie wielkie paczki, nie wiem czy je udało mi się pokazać. I dostaliśmy od Zalando bon na zakupy. Zalando nas zapytał, czy nie chcielibyśmy dla Was zrobić holu, więc stwierdziliśmy, że czegoś takiego na moim kanale jeszcze nie było. Nie nagrywałam holu razem z Tomkiem, a hol będzie taki, że połowa rzeczy będzie damskich, połowa będzie męskich, więc Tomek Wam też pokażę, co wybrał, jakie rzeczy lubi. Dobra, to ja zacznę pierwsza, pokażę Wam, jakie buty wybrałam. I to są Nike, to są Air Maxy. Wszystkie informacje i linki będziecie mieć w opisie na dole, jeżeli byście szukali jakichś szczegółowych informacji. To są buty, które bardzo mi się, od dawna bardzo mi się podobały, bardzo mi się podobał ten model, ale nie mogłam znaleźć takiego połączenia kolorystycznego, które by mi odpowiadało. I bardzo często, jak w sklepach je oglądaliśmy stacjonarnie, prawda, to był w ogóle mały wybór. Tutaj na stronie jest bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o kolory tych butów. I też jest dużo takich, których w ogóle nigdy nie widzieliśmy stacjonarnie. I buty wyglądają tak. Oczywiście są szare, ale zobaczcie, one nie są takie, one są takie zwykłe, niezwykłe, bo z jednej strony są takie stonowane szare, ale z drugiej strony tutaj te elementy mają z takiego pudrowego różu i tutaj ta podeszwa jest taka delikatnie, jak to nazwać, to nie jest brokat, ale ona tak jakby się delikatnie mieni i one z jednej strony są takie stonowane, ale z drugiej strony mają taki dodatek, nie wiem, dziewczęcy, bo to jest taki kolor, który mi się kojarzy, nie wiem, z jakąś taką różową, zwiewną sukienką, z, nie wiem, z baleriną. Tutaj są zamszowe, tu są skórzane i są bardzo, bardzo ładne, naprawdę mam nadzieję, że kamera oddaje ich ładność, ich wygląd i te kolory, bo naprawdę na żywo robią wrażenie i wyglądają, są super. Także jeżeli szukacie, podobają Wam się Air Maxy i szukacie takiego ładnego modelu, to ja Wam ten zdecydowanie polecam. Teraz Lew pokaże, co Lew wybrał. Lew z Lwem jest bardzo podobna historia. Lew też wybrał buty, na które się zawsze czaił, ale... I też przymierzał milion razy i zawsze jednak stwierdzał, że coś mu właśnie z kolorami nie pasowało. Jakoś... jakoś nigdy nie miałem odwagi, żeby ich kupić. Ale w końcu są. To są New Balance'y. Jest to jakiś klasyczny model, wybór też był bardzo duży, ale zdecydowałem się właśnie na takie klasyki, tylko że w kolorze granatowym z czerwonymi dodatkami. One będą bardzo ładnie do jeansów wyglądać, z takich błękitnych jeansów, ty masz dużo takich błękitnych albo granatowych spodni, to będzie super wyglądać. Ale też właśnie do jakichś takich sportowych stylizacji typu dress na helu też zdecydowanie, nie? Zdecydowanie, tak. A też do takiego biegania po mieście, do tuptania po Ikei. Nie? Można zwrócić? Nie, żartuję. No oczywiście nie będę ich zwracał, ale do Ikei też się w nich nie wybieram, zostawię sobie je na inne okazje. Na mniejsze okazje. Chociaż na pewno są tak wygodne, że tutaj w tym sklepie zdałyby na pewno egzamin. Na długie wędrówki. Dobra, i teraz co my tu mamy? Tu są dalej rzeczy Lwa? Tak, tu są dalej rzeczy Lwa. Moje? Tak, rozpakuj sobie tam za winklem. Czekaj jeszcze to, a ja pokażę w tym czasie sukienki. I ja mam tutaj trzy sukienki. Pierwsza z nich to jest Morgan. I to jest bardzo fajna sukienka, ma idealny dekolt. Bardzo mi się podoba ta linia, bo z jednej strony to nie jest taki, wiecie, bardzo duży dekolt, że jakoś tak za dużo tutaj pokazuje, ale mimo wszystko ładnie odsłania tutaj kości i ramiona i fajnie to wygląda. Ma rękaw troszkę taki dłuższy niż 3/4, co jest super teraz na ten okres jesienno-zimowy, bo umówmy się, fajne są wszystkie imprezowe sukienki z krótkim rękawkiem i na ramionczkach, ale to jest mało praktyczne. I to jest taki typowy mój ulubiony model, ona jest ołówkowa, za kolano. I ten pasek też był w zestawie, tutaj ona ma taki pasek i z tyłu ma złoty suwak, który... Suwak Zamek Express, ostatnio była o tym dyskusja w komentarzach, bo to w zależności od regionu Polski są różne nazwy, także... Ale Suwak Zamek Express i bardzo ładnie leży, jest zrobiona z takiej bardzo fajnej, dobrej jakości, dosyć grubej bawełny.
i ja ją miałam już na sobie na imprezę u łobuzów, także na pewno mogę wam powiedzieć, że ją polecam, jest super. I mam jeszcze dwie sukienki. Jedna z nich to jest też szara sukienka i marka się nazywa Bench. Ty mówisz, że ją kojarzy, nie kojarzy, to są jakieś sportowe ubrania? To coś takiego chyba, nie? Takie młodzieżowe. I to jest bardzo ładna szara sukienka. I wszystkie te sukienki, które wybrałam, to są sukienki w takiej opcji, że można je założyć na wyjście wieczorem, na imprezę, ale też spokojnie można je wystylizować również tak, żeby się nadawały na dzień. Ja czegoś takiego szukam, bo oczywiście mam w szafie jakieś takie wystrzałowe kiecki na super okazję, ale one tam wiszą i no i sobie wiszą, tak, większą część roku, więc chciałam coś takiego, co będę mogła jeszcze używać normalnie na dzień. I to jest na przykład taka sukienka, która bardzo fajnie będzie wyglądała z jakąś złotą biżuterią, z jakimiś fajnymi kozakami, ale też spokojnie ją można na dzień, nie wiem, do kurtki skórzanej, do bucorów, nie wiem, na zakupy czy cokolwiek takiego założyć. Bardzo fajnie leży, tu ma taki wodospadowy ten dekolt. Jest tutaj wycięta, więc nie jest taka pod szyję, ale też ten dekolt nie jest jakiś taki, wiecie, za bardzo wycięty. No i oczywiście ta tkanina, bardzo, bardzo mi się to podoba i nie mam jeszcze takiej szarej sukienki, nie mam czegoś takiego z takim dekoltem, więc bardzo, bardzo mi się podoba. I wszystkie sukienki mam w rozmiarze M albo 38. I jeszcze jedna sukienka, to jest Warehouse. Też to jest pierwsza rzecz tej marki w mojej szafie. I to jest taka kopertowa sukienka w kolorze czerwonego wina. Rękawy są tutaj takie delikatnie tutaj poszerzane, taka delikatnie bufiaste z mankietem. To jest trochę takie nawiązanie do tego trendu teraz z lat 70. I właśnie też tak mi się ta sukienka kojarzy, że ja bym ją założyła do jakichś takich kozaków, na przykład takich zamszowych albo na jakimś takim słupku. Tutaj ma taki zakładkowy dekolt, co na moich i jest odcięta pod biustem i tutaj jeszcze jest pasek do związania w talii, więc to jest idealnie mój fason i tu jest delikatnie taka rozszerzana, więc to będzie idealna sukienka na przykład na teraz sezon właśnie ten taki świąteczny. Myślę, że spokojnie mogłabym ją założyć na Wigilię, bo też tutaj nie jest taka super opięta. Ten dekolt jest właśnie tutaj, wszystko ładnie odsłania, ale nie jest jakiś taki za bardzo jakoś mocno wycięty, żeby tu był tak zwany cyc na wierzchu. I generalnie bardzo, bardzo mi się podoba ten kolor, bo jeszcze nie mam nic takiego w takim kolorze czerwonego wina, więc wiecie, do tego mogą być albo jakieś szpilki, albo balerinki, czerwone paznokcie i to już wszystko będzie super wyglądało, więc to były moje trzy sukienki. Ja muszę teraz rozpakować, bo nie chciałem ci szeleścić. Dobrze. I Tomek znalazł coś na siebie. Tak zwany, coś dla tak siebie. Zwany gwóźdź programu. Musimy razem. To ja pokażę. Jedziemy tajemniczo. Ta-dam! Skrzywiony lew. Jaki skrzywiony? No bo on jakoś tak... On puszcza oko. A on nie warczy? Nie. Ja myślę, że to jest grumpy lew. On puszcza oko. Tym niemniej, bardzo fajna bluza. Ale jaka ona jest w ogóle taka mięsista, kurczę, jaka tak jest, super materiał. Właśnie. Bardzo fajna, gruba bluza. O, i na takim, ja uwielbiam takie, słuchajcie, jak bluzy mają takie, o, z czegoś takiego miłego wykończenie. Bardzo fajne. Będę ci kraść, bo to normalnie, tak, patrzcie, ja bym mogła, kurde, do leggingsów, super, będę ci kraść tą bluzę. Ja sobie żartuję, to jest... Ej, dziewczyny, jest... to dla dziewczyn też będzie super, bo to tu normalnie jest można... podobizna, tu jest lwa podobizna. Cały czas krzyczysz, że nie mam lwa na tapecie w telefonie. Firma też taka, której nie znam, ale właśnie to jest też fajne na Zalando, że można sobie odszukać takie rzeczy nietypowe i znaleźć, każdy może znaleźć coś dla siebie. I też jest dużo takich marek, których w ogóle u nas na przykład w Łodzi są zupełnie niedostępne stacjonarnie, a nawet z takich marek, które właśnie są gdzieś w sklepach dostępne, to tutaj jest dużo większy wybór, prawda? I też jest dużo w ogóle takich marek luksusowych, których też, które ciężko stacjonarnie kupić w Polsce, a tam jest naprawdę bardzo duży wybór i byliśmy w szoku, jak zaczęliśmy przeglądać właśnie i te marki premium i te marki
zwykłe, że naprawdę wybór jest mega, mega duży. I jeszcze co Wam powiem, tą czarną sukienkę zamawiałam właśnie na, ewentualnie na ślub łobuzów, bo moja granatowa sukienka miała problemy z zamkiem i stwierdziłam, że ją zamówię na wszelki wypadek, jeżeli tamta się zepsuje, to założę ją na ślub, a jeżeli nie, to będę miała na imprezę. I powiem Wam, że ta przesyłka, zamówiłam express shipping i ta przesyłka przyszła do mnie z Niemiec następnego dnia. Byliśmy w szoku, że tak szybko, w jeden dzień, 24 godziny i ta przesyłka przyszła, więc w ogóle hit, więc jeżeli macie takie problemy właśnie, że nie wiem, awaryjne sukienki, to polecam Wam, bo to naprawdę super działa, także, ale bluzę będę zdecydowanie pożyczyć. Chyba sobie żartujesz. Kolejną rzeczą, którą sobie zamówiłem, którą też tutaj muszę odpakować. To jest rzecz marki, którą Lew jakby mógł, to by miał, wiecie, patelnię w domu i kanapę i wszystko by miał tej marki, bo to jest, on jest uzależniony i to jest jego ulubiona, wiecie. To są koszulki Bossa. To są zwykłe białe koszulki, ja może je zaprezentuję. Tak, dokładnie, takie basicowe koszulki. Tutaj akurat są w kolekcji Orem. To jest taka zwykła, ale wiecie, to jest to, co ja Wam zawsze powtarzam, że dobry basic ciężko znaleźć, jak znajdziecie, to trzymajcie się tego i tak jak ja mam swoje czarne te właśnie na ramionczkach, to Tomek ma, używa zawsze tych koszulek białych albo czarnych. Dokładnie, używam ich tutaj pod marynarkę, pod sweter, pod koszulę, także pod wszystko, co jakoś jest, czasami są takie sweterki bardziej za bardzo wycięte, albo czasami też fajnie mieć po prostu coś białego, żeby tutaj wystawało pod szyją. I to one też są super, bo one są tak zrobione, że nic mu tam nie odstaje, że na przykład jak jest rękawek, a ma wiecie sweter z długim rękawem, to nie ma, ten szef jest jakoś tak zrobiony, że to się nie odciska, tutaj się nic nie roluje i w ogóle one są niewidoczne, także to też jest fajny pomysł dla facetów, większość tak facetów jest, na pewno ma ten problem. To jest rzecz z cyklu, im więcej tym lepiej. Tak. Kolejną taką rzeczą z cyklu im więcej tym lepiej jest są skarpetki. To też będę pożyczać. Niestety, pokaż, jaki, niestety właśnie wiem. Ale bo to jest, u nas... Nie wiem jak to się dzieje, ale słuchajcie, to są męskie stópki. Ja nie mam jakiejś dużej stopy, ale ja się spokojnie w to mieszczę i zawsze mu kradnę. Nie, szczerze mówiąc, zawsze wybieram taki rozmiar, żebyśmy mogli we dwoje nosić, bo ty i tak jesteś mniejszym problemem niż nasza pralka, która pożera większy skarpetek, więc tak. A te są fajne też właśnie w takich odcieniach szarości. W ogóle te stópki są super, są moje ulubione stópki, naprawdę. Tak. Dobra, to już były całe nasze zakupy. Pokazaliśmy Wam wszystko, co zamówiliśmy. Standardowo, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Wszystkie linki, nazwy znajdziecie w opisie, więc nie powinno być z tym problemów. My dziękujemy bardzo firmie Zalando za bon i za umożliwienie nam tych zakupów. I namawiajcie w komentarzach Lwa, żeby częściej ze mną nagrywał. Może się przełamie, bo się tutaj siedzi z boku i stresuje. Na vlogach jakoś jak masz marudzić, że nie chcesz do IKEA, to tak nie stresujesz. Bo to wypływa ze mnie po prostu tak. A teraz masz nowe, wygodne buty, możesz iść do IKEA na zakupy. Napiszcie mu. Dobra, słuchajcie, dzięki, że byliście z nami. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie.